Cześć! Wiem, że wielu z Was zdaje w tym roku maturę i być może już denerwujecie się, że nie zdążycie wszystkiego powtórzyć albo że nie zdobędziecie wymaganej ilości punktów. I ja już w zeszłym roku nagrałam film o alternatywach takich wyjściach awaryjnych, który podlinkuję Wam na dole w opisie. A dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o jeszcze jednym, jakim jest studiowanie medycyny za granicą. Studiowanie na uczelnie, gdzie wynik naszej polskiej matury nie ma znaczenia, ale znaczenie ma wynik egzaminu wstępnego. I te egzaminy wstępne są w formie testów ABCD i ilość pytań czy proponowanych odpowiedzi różni się w zależności od uczelni. Jednym z takich państw, gdzie właśnie możecie w ten sposób studiować, jest Słowacja. I wybrałam ją dlatego, że jest bardzo blisko i ma bardzo dobre warunki. Na Słowacji są trzy uczelnie medyczne. Jedna jest w Koszycach, gdzie możemy studiować medycynę ogólną i stomatologię. Druga w Martinie, tam jest tylko medycyna ogólna. A trzecia w Bratysławie i mamy tam i medycynę ogólną, i stomatologię. I jeżeli planujecie studiowanie medycyny właśnie na Słowacji, to warto zacząć kompletować wszystkie dokumenty dużo wcześniej, bo muszą one zostać przetłumaczone na język słowacki albo angielski przez tłumacza przysięgłego. Co mi się bardzo podoba, jeżeli skończycie studia na Słowacji, studia medyczne na Słowacji, wasz dyplom będzie uznawany w całej Unii Europejskiej. A co dziwnego znalazłam, że po ukończeniu tych studiów nie ma obowiązkowych praktyk lekarskich. Wszystkie te trzy uczelnie oferują studia płatne w języku angielskim dla studentów zagranicznych albo ewentualnie bezpłatne, ale wtedy trzeba się wykazać znajomością języka słowackiego na poziomie C1 i termin składania dokumentów jest dużo, dużo wcześniej, bo aż w lutym. Jeżeli chcecie aplikować na studia w języku angielskim, egzaminy wstępne są w czerwcu i w sierpniu, a termin składania dokumentów jest około miesiąc wcześniej. Przeczytałam mnóstwo opinii studentów zagranicznych na temat studiów medycznych na Słowacji i byłam pod wielkim wrażeniem, bo większość z tych opinii była pozytywna. I głównie polecane są uczelnie w Koszycach i Martinie, ze względu na to, że oferują akademiki i koszty utrzymania są niższe niż w Bratysławie, jest to około 400 euro. Te uczelnie biorą też udział w różnych projektach, programach międzynarodowych, projektach wymiany studentów. Zajęcia prowadzone są w grupach 8-15 osobowych. Przy każdej uczelni jest szpital i nauka tam jest nastawiona na praktykę, dlatego studenci praktycznie od pierwszych zajęć mają kontakt z pacjentem. Także jest to zupełnie inne podejście niż w Polsce. Na tych uczelniach oprócz studentów z Polski czy Słowacji są też studenci z Niemiec, Włoch, Hiszpanii czy też spoza Unii Europejskiej, także środowisko jest bardzo międzynarodowe. Wiem, że dla wielu z Was problemem mogą być formalności, bo się ich boicie, nigdy czegoś takiego nie załatwialiście, dlatego zapoznałam się z ofertą wszystkich agencji, wszystkich jakie znalazłam, które pomagają Polakom właśnie wyrekrutować się na studia na Słowacji. I najbardziej przekonała mnie medycyna Słowacja, do której link zostawię Wam na dole w opisie. Bardzo spodobało mi się, że usługi tej agencji są bezpłatne. Tak jak przeglądałam inne, to opłaty co prawda były minimalne, ale jednak były. A tutaj otrzymacie bezpłatną pomoc w rekrutacji na studia, wysyłacie do nich dokumenty i czekacie na informacje od nich, co się dzieje z tym Waszym procesem rekrutacyjnym. To jeszcze później, jak dostaniecie się na studia, oni pomogą Wam znaleźć zakwaterowanie, pomogą Wam założyć konto w banku, zarejestrować się na komisariacie, bo też ostatnio właśnie się dowiedziałam, że przebywając na Słowacji ponad 3 miesiące, trzeba się tam zarejestrować. I nie dość, że pomogą Wam bezpłatnie, to jeszcze można od nich dostać do 100 euro kieszonkowego i dokładne informacje, jak właśnie można te 100 euro uzyskać, zostawię Wam na dole w opisie. Kiedy przeglądałam stronę tej agencji, znalazłam krótki formularz, który wypełniłam. Tam trzeba było wpisać imię, nazwisko, chyba mail i numer telefonu. I dostałam od nich takiego e-booka, jak spełnić swoje marzenie i studiować medycynę na Słowacji. Jest to bardzo krótka książka, 17 stron, ale znalazłam w niej bardzo dużo ciekawych porad, które przydadzą się nie tylko na tych egzaminach wstępnych właśnie na studia na Słowacji, ale też na maturze. Są tu porady, jak się uczyć,
jak rozwiązywać zadania, jak odpowiadać na pytania, także to jest na pewno też bardzo, bardzo pomocne. I ostatnia rzecz to pracownicy właśnie Medycyna Słowacja rozmawiają w trzech językach: po polsku, angielsku i słowacku. Także też nie będziecie mieć problemu z komunikacją, bo niektóre agencje używają tylko języka słowackiego i angielskiego. Ja jestem bardzo ciekawa, czy zastanawialiście się nad studiowaniem medycyny za granicą. I nie chodzi mi tu już tylko o tą Słowację, ale Ukrainę, Wielką Brytanię, Austrię, Niemcy, naprawdę wybór jest bardzo, bardzo duży. I czy jest to Wasze marzenie, czy może wyjście awaryjne? Także piszcie mi w komentarzach i nie zapomnijcie o kciuka w górę, o subskrypcji. A ja już dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!